Na przykład pomyśl, jakbyś tak do Nocura wszedł i on by takie rzeczy mówił. Ty, 7R jest na promocji. Ale to dobra, to nie potrzebuj. 7R jest na promocji. I maszyna do zbierania buraków. I martwi, i nie martwi. Witam cię. No na chodź, Bleronie. Dzień dobry, w kolejnym odcinku. Cześć. Kruk ze mną dzisiaj w tle. Cześć. Czy wy możecie sprzedać tą soję? Pierdolę. Dobra, trzymaj się. Nie będę robił na czarno. No bo ty jesteś czarny kruk. Co? No bo kruki są czarne, nie? Bo nie białe. No. Kiedy powrót Gary Cruz? Nie wiem. A kruk na osadzie kiedy? Co? No kruk za potem. Jakiej serii to nie było? A za potem to była. No i będzie powrót, czy już płotem, the end? Potem przy płocie, na płocie, nad płotem. W płocie. No. To teraz czas na kruk za miedzą. A miedza radiowana. Ta! To nie ja. Dobra, dupa węża. To ja, nie ja. Ogółem jest już po 18, więc mi odbija. Ja to tylko 37 minut. Ale jakie tematy przed chwilą były poruszane, to... To tego nikt nie musi wiedzieć. Chodzi o Gary Crux, jakby ktoś nie wie. Walenie konia stopami. A, pisie. Do ciebie dnie. Tak było, kruk. Kurwa, zesrałem się. Też dobrze. Czemu to jest wszystko za SK-sze? Nieważne. SK-sze. No, już nie chcę walić konia stopami. No to napisz do nikogo i to ci zrobi. Przysługę. Dobrze, że to się nagrało. No i wyrębane. Rozumiem twój ból. Chyba zamknij ryj. Dobra, przepraszam. Myślę. Daj mi patrzeć. Dobry, bejt. To przecież ty nie myślisz. Pierdolnął cię ktoś kiedyś? Przecież ty nie myślisz, bo kruki nie myślą. No ja cię się zżywa rzepaku na nowym polu. Zaraz sobie ogarnę tutaj żniwa. Tu muszę skreślić te pole małe. Które ma tam z hektar, nie wiem ile to jest, nie ma dużo. Ajajaj. Zbychu nie ma jaj, okej. Mów dalej. Co jest? Rozumiem. Twój ból. Okej, wyśleć. Kurwa, zaś to. Cofnij wysłanie. Nie, co na środku jest najlepsza, nie? Co? Takie pytona dostaje na środku, że to shop. Że ona sama nie wie, co się dzieje. Takiego węża gada dostaje. Pomiędzy. Ja nie będę mówił gdzie. Psi.
siesiaka. To jest dobre. Coś głupiego żeś napisał, bo obłysałeś coś. O nie! Czemu tyś mi to wysłał? Oga demon. Czarna wdowa. A to ja mam te zapisane. Spierdzielaj z tym. Czy ty możesz? Nie spamić mi tam? Bo cały czas pykam Facebook. Lepszy. No nie wiem, kryp. Nie powiedziałbym, że takie są najlepsze, ale okej. Nie w tym wieku. Rozumiesz? Tutaj 14 będę kosił, bo to nowe pola, a tutaj 15, to wiadomo, nie będę skoszący się po cienku skosił. Jakie fajne dźwięki dodał ten mod. Niech go przydusił tam do szafy czy do czegoś. Nie, że tam prywatne galerie masz. Dziewięć milionów to ma być ten czaj? No. A co to muszę obejrzeć? Fajne, polecam. Oglądasz? No. Przybrana siostra przegrała w karty i dostała idealnie widać. Nie będę się to na głos. Ej, patrz, no domyślam, co to tam pisze. Wysłałem ci jeszcze lepszy. O nie. Tylko nie to. Tylko w kinach. Starcz, to kino by wybuchło. Pyton morski. I studnia bez dna. Ja coś czuję, że on już jakąś starą babę brał. Tym pytam to. Bo raczej do młodej się nie dostał. Teraz żeś mi usunął to zdjęcie i teraz o tym tyłu zapomniałem. No, już ci nie wyślę. A ty diabły. Będę sam tak. Ty! Do studni może jeszcze, co? Ale ten mod, co na odchawie wyszedł, to zajebisty jest. Jak to fajnie syczy! Zorąbiste to jest. Dodaję w ogóle inne dźwięki koszenia. Jak to fajnie słyszy, ty! Dobra, jak to idzie tutaj z koszeniem? Znowu wapno na tym polu! T-
Ty, ja to oglądałem, te środkowe. Znaczy to pierwsze. Ja to oglądałem, ten film. Wczoraj chyba nawet. Albo w poniedziałek. Nie chcę się... Ja tego nie widzę. Ja to oglądałem. I co, fajne? No. Czekaj, spodnie ściągać. No to... To jest ten chłop, co w spodenkach ci gadałem, że wlazł. O, dobra. Czaję. Chyba, że pomyliłem zdjęcia. Ty ci mówię, że chłop wlazł 5 minut przed, wcześniej na ten i go nie było. I znikł. Wlazł do domu i znikł. Ile akrożelu tam wyszło? Ale tu na początku było widać, jak stopami robiło. A, śniadanie do łóżka. Ty, a gdzie ten spodenka? Nie wiem, on tam gdzieś wejdzie. Musisz oglądać dokładnie. Dwa, trzy przejazdy jeszcze. Ale wory. No to będzie tylko jedna bohaterka? No jedna. A ile ty wyszło? 5? Ja się pytam, gdzie jest ta w spodenkach, ten w spodenkach. W 7 minucie wszyscy. Ja wiedziałem, że Azjatki są mocne. Dobra. I zarłowiłaś tu krawy. No ci jest tak podękne, jak ja powiem. No tam wlezie kiedyś. Dobra, tutaj trzeba kurs sobie ustawić. Gdzie jest ten kurs? W spodenkach. O! Przed! Albo to w niedzielę było ten film oglądałem? Nie pamiętam, kiedyś się to mówię. Ale chyba w niedzielę, no? Bo w poniedziałek nie grajcie. No. Zobaczcie, jak będzie siedział w tych spodenkach tam. No widzę, jak siedzi. Jedna na ciastko. Chłop genialny, co? No. W spodenkach siedzi i wyrąbane jaja. Ściągnął właśnie. Bo ciastko się skończyło. Dobra, ten się wysypuje, wysypuje. Tak, wysypuje się ten? Tak, wysypuje. Oczywiście rzepak na olej, bo rzepaku jeszcze jest tu i tu do koszenia, więc trochę do koszenia jeszcze będzie po odcinku. Ale to na spokojnie się da. Tu jest... A tu zjedźmy do koszenia jeszcze. O, proszę. No i tutaj jest kupione dwa pola, jeszcze jedno. No tutaj te 33 zale przed odcinkiem pozwolimy kupić. Już ładnie ta mapa wygląda.
Myślę, że takie dwa sezony są i będzie wszystko wygodne. Więc naprawdę, do końca roku uda mi się Hellblade'a nagrać. A ci wrzucić na kanał? Tego nie wiem. Pewnie nie, ale... Ale nagrane na pewno będzie do końca roku. Kruch, co mówisz? Czekaj chwilę. Co, spodenki ściągasz? Nie. W 16 minut jest odcinka, więc... Powiem ci tak, Kruk. Jestem na etapie, kiedy ich ciągnie za kuja. O Boże. Jak się uda i wszystkie odcinki wypalą, to bruzda będzie w sobotę. A jak się nie uda, to bruzda będzie jutro. Nie jest zła. Co? Co mówić? No. Może jak odcinki nie wypalą, to będzie jutro bruzda. Okej. Okay. No, tam jest opuszczony, to nie wiem. Ach. Ale to idzie. Ale też żniwa idą też. Nie przesadę. Ja decyduję robić. Nie no, zaraz się lepiej kosi, jak te dźwięki są nowe. Dobra, chyba... Chyba kupuję. Co kupujesz? Karty graficzne. A myślałem, że te. A nie, nie wiem, co sobie myślałem. Nie masz. Bo ja sam to myślę. Myśl. Tak. Ciekawe oczy. O chłopie, w spodenkach. Sam ci się. To tobie się spodobał ten chłop. No fajne spodenki, my. Takie beżowe. Yeah. Ja tu długo będę kosił. John Deere będzie kosił 36 minut, ten 22 minuty. Okej. Okay. Ale to będę kosił przez 10 minut na pewno. Skręcenie wydajności. Lecimy teraz pieniążkę na szły. Wow, no, ile ziomek będę musiał z godziny jeszcze siedzieć. Po odcinku jeszcze z godzinkę będę musiał. Zanim skończy kosić, to jeszcze godzina zajdzie. Po odcinku, ale to się da. Może jutro, jak będę miał wolny czwartek, sobie to ogarnę. Chyba co ma 281. Skład gleby. Tu nie ma wapna. To też nie ja ma. Gram na ciebie. A mi się. Cię a widziałeś ten film? Nie, na szczęście nie. To tylko ty tak. Czekaj, zaraz to wysłucham. Jest! Co ty chcesz mi dać? Ja nic nie mam. Ty tylko takie filmy oglądasz.
Ej, kurde. Nie chcę tego. Wiesz sobie to. Teraz sam chcę pograć. Znaczy... Ale ja już wiem, co żeś gada, co, o jakiej grze chodzi. Ole, miniatura! Ja dalej karty graficzne kupuję. To nie ta gra. Mam 1,37 kwart miliona? Nie wiem, jakoś tak. Co jest? Czemu miałem tylko 15 FPS-ów? O, dobra, ogarnęło się. Ale z ciebie Bambik. Ale z ciebie Bambik. Bambik z ciebie. A z ciebie krótko. Łatwo. Mam więcej. Czekaj. Ja ci powiem, ile mam. Aktualnie 34. Bambik z ciebie jest i tyle. Nie kruk. Nie kruk. Bardzo śmieszne. Rozumiem. Chcesz mi świerdol. Co się spędzi? Nie no, my się lubimy z Kackiem. Ale czasami mógłby przymknąć mordę. A ty ty gadasz, nie? Nieprawda. Baranie głupi. Nikt ci tego nie potwierdzi. A gdzie? Odpaliłem New Hollanda. TU8. No to się rozpędzi w pierdol w mur. Dobra. Big Buddha też mam. Big chuja? Też. Chyba smal. On czeka na taką jedną. Tą jedyną. Jak twoją mamę. Może kiedyś się doczeka. Koli. Nie, na mnie. Na nią to cycek czeka. Słyszałeś co? Tak, ciebie. Na psiarskich. Siała baba ma. Nie wiedziała ja. Wjechał do salonu. Co? Zaraz idę. Co teraz się stanie, proszę państwa? Czy on nawróci? Powinien nawrócić. Wykazać ten przyduszać gdzieś tu w las. Ja, nawrócił spokojnie. Bo z 18-metrowym henderem on by nie nawrócił. Trochę przerysał przyczepę, ale to tam normalnie. Dobra, ten sobie kości drugie kółko. Patrz, on ty ma na stół, słyszy, patrz, ty. Ja ci kosy. A jak wygląda mój... No. Teraz bardziej ciasno się to robi. Ale dobra, do końca odcinka już dużo nie zostało do kieszenia. Lecz 25 minuta i zanim to akurat uda mi się skosić.
tak, taki będzie finał odcinka. Będzie tylko szedł pole i będzie koniec. Ewentualnie MF-em się na koniec odcinka przejadę. Chyba MF-em się przejadę, no bo teraz powinien już być pełny. Więc tutaj klasik by sobie kosił. A ja bym skoczył sobie na olejar i bym skończył ten odcinek. To brzmi jak plan. A reszta i tak po odcinku do koszenia i tak. Teraz pytanie, czy rządy sobie ogarnę tam. Bo lekko się przyblokował, ale... Aspekt podróżniany. Mamołek. Synka. Ej, ty też. Dobra. Zapamiętam to. Ciekawe, czy gdzieś tutaj mapa jeszcze nie wyskaczy. Może tutaj po łące, bo dawno nie było. To sobie mam już zapamiętać, proszę bardzo. Masz pan. No bo on się wyłączyć po raz, ale każdy co. Po prostu za blisko skończył mu się miejsce z godniku. Gdzieś dalej, by to mi się wykręciło. Kupujemy karty kolejne. Wiem, że na pewno zbiornik, ale to zaraz, tylko muszę Jandira sobie wysypać pierw. Reszta rzepaku poza odcinkiem. No a w kolejnym odcinku chyba tutaj wapno na tym polu będę robił i co? 5, 7, 8. Czy to będzie okoszone jakoś? Coś to się postaram kosić. Muszę sobie więcej ogarnąć. O Jezu, algorytm się zmienił. Co tam, Kasper, u ciebie? Co robisz nie. Teraz? Słucham twojej głupoty. Znaczy, wiem, że grasz, ale... Co tam robisz? Gram. Widzicie, jaki on jest? Nie idzie się z nim dogadać. To jest chłon na potęgę. No co, no grzeje na olejarnia, co? Aha. Z czego robisz? Ze słonecznika, rzepaku, czy... Z rzepaku. Oliwek. Nie ta serio. A co, to na jakiej robisz z oliwek? Robisz na jakiejś? Nie. No to co mówisz, że nie ta seria? Myślę, że na Hulberon zostały max 3 sezony i będzie wszystko wykupione. Będzie kruk pod kłotem. Tylko, że teraz jest najgorsze, bo teraz te same landy za milion prawie zostały. Nieraz jest tańsze pole, nieraz droższe. Byłam tego modą na dynamicznie z tym pól. Powiem ci, że jak dobrze trafisz, to idzie dobrze zaoszczędzić na jednym polu. Na przykład? Bo masz minus 30% na przykład jedno pole. Na 30% ze 100 tysięcy, no to masz 30 tysięcy. Co? No. 30% ze 100 tysięcy to jest 30? No, tysięcy. Czyli za pole płacisz nie 100, tylko 70. A nie 60? 70? No 70 za pole płacisz. No, że ty jakim cudem zapłaciłeś 30 tysięcy? 30 mniej. Nie rozumiem cię. No ty głupi jesteś. Do szkoły chodzi, a głąb. Głupi jesteś i tyle.
Dzisiaj kupiłem pole za 20% chyba, tak? Na minusie. Dobra, idę na całym YouTube rozpowiedzieć, że kupiłeś pole. A nie, 2 plus 2% na plusie. Czyli dopłaciłem do tego pola jednego. Beka z ciebie. Mogłeś wyłączyć tego moda, a potem znów włączyć. No, a drugie pole za minus 41 tysięcy kupiłem. No to mogłeś najpierw kupić za te minus 41%, 60. Sorry. No, mogłeś je kupić, potem wyłączyć moda i kupić za normalną cenę te, co było takie drogie. A 2% to nie jest dużo. Kupię za te 2%, to wiesz, ile byś miał nawozu? Co darmo. Dobra, tyle na tego odcinka. Na razie, cześć, papa. Co taki krótki?